Jeśli Twój komputer działa powolnie, wykorzystaj narzędzia Dell oraz pokazane przez nas kroki diagnostyczne. Zaktualizuj sterowniki. Wpisz Support Assist w wyszukiwarkę Windows i otwórz Support Assist. Przejdź do uzyskiwania sterowników i pobierania innych plików. Kliknij Uruchom. Support Assist automatycznie pokaże dostępne aktualizacje. Kliknij na Instaluj i postępuj według instrukcji na ekranie. Zaktualizuj BIOS komputera. Wpisz BitLocker w wyszukiwarkę Windows. Kliknij na Wstrzymaj ochronę i tak w oknie pop-up. Przejdź do www.dell.com/support. Kliknij na Wykryj komputer lub wpisz swój serwis tag. Wybierz sterowniki i pliki do pobrania. Ustaw kategorię BIOS. Pobierz najnowszą aktualizację. Uruchom plik wykonywalny. Kliknij tak, aby potwierdzić aktualizację i postępuj według instrukcji na ekranie. Jeśli aktualizujesz BIOS w laptopie, upewnij się, że masz zainstalowaną baterię i podłączony zasilacz. Zoptymalizuj PC z Support Assist. Wpisz Support Assist w wyszukiwarkę Windows. Otwórz Support Assist. Przejdź do zakładki Strona główna. Zlokalizuj nastaw wydajność. Kliknij na Uruchom. Postępuj według instrukcji na ekranie, aby ukończyć proces. Wpisz Support Assist w wyszukiwarkę Windows. Otwórz Support Assist. W zakładce Strona główna zlokalizuj Wyczyść pliki. Kliknij na Uruchom i postępuj według instrukcji. Czy poprawiło to wydajność? Jeśli nie, przejdź do następnego kroku. Zrestartuj komputer. Wciśnij klawisz F12 podczas uruchamiania. Przejdź do Diagnostics i wciśnij Enter. Postępuj według instrukcji na ekranie, aby ukończyć diagnostykę. Zanotuj kody błędów i kody weryfikacyjne. Skontaktuj się z nami na Facebooku lub Twitterze. Jeśli nie zostały wykryte żadne błędy, przejdź do kolejnego kroku. Zaktualizuj Windows. Kliknij na menu Start i przejdź do ustawienia. Wybierz aktualizację i zabezpieczenia. Kliknij na Sprawdź aktualizację i zainstaluj wszystkie dostępne. Jeśli masz problemy z aktualizacjami, uruchom rozwiązywanie problemów z aktualizacjami Windows. Uruchom rozwiązywanie problemów z aktualizacjami Windows. Wybierz dodatkowe narzędzia do rozwiązywania problemów. Kliknij na Windows Update. Kliknij Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów. Sprawdź tryb awaryjny. Kliknij na menu Start i przejdź do ustawienia. Wybierz aktualizacja i zabezpieczenia. Przejdź do odzyskiwania. Kliknij na Uruchom ponownie teraz. Wybierz rozwiązywanie problemów. Następnie zaawansowane opcje. Kliknij opcję uruchamiania. Kliknij na przycisk Restart. Wciśnij F4, aby wejść do trybu awaryjnego. W trybie awaryjnym sprawdź wydajność systemu. Jeśli nie pomogło to rozwiązać problemu, jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami poprzez jeden z naszych kanałów społecznościowych.
Podobają Ci się tworzone przez nas materiały? Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Do następnego!